когда на фото есть такие страшные трудные отношения. Страшные ладцы, когда ты тоже представляешь. Как конкурс. Я думаю, это самый звучащий. Пана Мадзе, пана и пани. Пани, конечно, самый звучащий момент. Я тебе теперь дольше залежу от вас. Jak pani ocenia dzisiejsze dyktando? Dzisiejsze dyktando było całkiem w porządku. Zawierało dużo ciężkich słów. Warto je znać, bo poszerza to naszą wiedzę o języku polskim. Muszę przyznać, że tragedii nie było, ale jednak było parę takich słów, które no, dały mi do myślenia. Szczególnie takie słowa jak chuchro, jak hunswot, albo cytaty. Z tym było najciężej, bo odwieczny dylemat, czy dajemy przed cytatem dwukropek, czy dajemy myślnik i czy po cudzysłowiu dajemy kropkę, czy dajemy kropkę przed cudzysłowiem. Ale jak tak potem podpytałem się ludzi, to wszyscy mieli takie wątpliwości, więc nie było aż tak źle. Co w takim razie było najtrudniejsze? Szybkie dyktowanie i brak powtarzania poszczególnych partii zdań. Regularnie się powinno ćwiczyć swoją wiedzę, regularnie się powinno sprawdzać, no i ćwiczyć tę interpunkcję i ten język polski. W końcu wszyscy nim posługujemy się na co dzień, nieraz lepiej, nieraz gorzej, ale trzeba ten język nasz ćwiczyć. To i jak i u młodych ludzi, jak i u starszych osób powoduje tak jakby rozszerzenie języka polskiego i bardziej kultywowanie go, żebyśmy znali dobrze polski, bo wypada, bo jesteśmy Polakami. Dyplom dla Weroniki Kurby za najlepiej napisaną pracę w kategorii Szkoła Podstawowa w drugim dyktancie skawińskim. Dyplom dla Anastazji Spólnik za najlepiej napisaną pracę w kategorii Gimnazjum. Ja mam przyjemność wręczyć dyplom panu Szymonowi Kurowskiemu za najlepiej napisaną pracę w kategorii Szkoła Średnia w drugim dyktancie skawińskim. Mam przyjemność trzymać dyplom za zajęcie drugiego miejsca. Dyplom jest dla pani Joanny Popielarz-Kurowskiej. Bardzo się cieszę, nie spodziewałam się naprawdę, że zdobędę jakiekolwiek wyróżnienie. Byłam w zeszłym roku, nie udało się, no w tym roku jest lepiej, także jestem bardzo zadowolona. A teraz dyplom dla pani Magdaleny Oczek za zdobycie tytułu pierwszego wicemistrza ortografii w drugim dyktancie skawińskim. Z racji tego, że udało mi się zdobyć tytuł pierwszego wicemistrza, to jestem bardzo zadowolona. Szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się, bo myślałam, że troszkę gorzej mi poszło, ale jednak bardzo się cieszę z nagrody i z tego, że udało mi się dzisiaj wypaść aż tak dobrze. Mistrzem skawińskim, mistrzem ortografii w drugim dyktancie skawińskim, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie w partnerstwie z Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkołą Podstawową nr 2, została pani Anna Sudrzyk. Jakie wrażenia po dyktancie? Ja jestem bardzo zaskoczona, że w ogóle udało mi się wygrać, bo byłam przekonana, że wygra ktoś starszy, poważniejszy, ktoś z większym doświadczeniem jeżdżenia po dyktandach, a tu tak. Dyktando nie było, no nie było takie trudne, jak sądziłam, nie było na pewno takie trudne jak krakowskie, na którym też byłam. Wiem, że było trudne, ale widać, dało się napisać. To widzę, że ma pani duże doświadczenie. Wcale nie takie duże, no. Coś tam się wygrywało w podstawówce, w gimnazjum, w liceum też, ale to nie na taką skalę. Państwo w bibliotece naprawdę z panem dyrektorem i z panią Anną robią świetne rzeczy. Dzisiaj był prawdziwy dzień ojczystego języka i z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony.